Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Dawidologu. Dzisiaj sobie pogadamy co nieco o moim kanale. Zresztą tego Dawidologa już zapowiadałem jakiś czas temu w moim najnowszym poście. Tam właśnie dałem znać, że nakręcę Dawidologa i że ogólnie to, co chcę Wam przekazać, przekażę Wam w formie głosowej aniżeli pisanej. Tak uznałem, no bo troszkę. Tych informacji będzie, a także zdradzę wam swój punkt widzenia. Jak widzę ten kanał. Od razu jednak zaznaczam, że ten punkt widzenia nie jest zbyt optymistyczny, jaki też ogólnie ten dawidolog może być no, troszeczkę troszeczkę taki smutniejszy, ale będę z wami całkowicie szczery. Więc zacznijmy może od początku, od tych lepszych wieści. Więc za zakończyłem kolejną serię. Zagrajmy. Zagrajmy w Arcade Race Crash. Kolejna gierka ukończona w 100%. I pewnie zapytacie, co będzie dalej. No, dalej będą następne serie, więc na tym nie przestaję. Zastanawiałem się nad grą Twierdza jako grę, z której nakręcę właśnie następną serię. Więc prawdopodobnie właśnie ta gra tym razem się pojawi. Czemu akurat twierdzę? Bo... dawno nie robiłem gry strategicznej na kanale. O, a nawet do tej pory robiłem chyba tylko jedną taką grę z tego gatunku i była to gra Stranger, którą robiłem gdzieś w 2019 roku bodajże no też dawno temu, no myślę, że to będzie dobry pomysł. Poza tym to jest gra już troszeczkę dłuższa, bo akurat też dwie poprzednie, dwie ostatnie serie były dość krótkie. Tak, zarówno Shrek 2, jak i Arcade Race Crash zajął. Te gry zajęły po 6 odcinków każda, a Twierdza będzie już na pewno dłuższa. Gdzieś tak, z kilkanaście odcinków na pewno się z tej gierki pojawi, więc no będziemy już tutaj dłużej siedzieć. Także 90-90% no, generalnie daje, że, że, że będzie twierdza. Generalnie kolejność jakby nagrywania tytułów pozostawiam jakby dowolną. W sensie no, nie mam jakby ustalonej kolejności. Więc tak naprawdę możecie się spodziewać wszystkiego, no może wszystkiego nie zupełnie, bo mam jakby ograniczoną liczbę tytułów do nagrania. Jest ich póki co 20, aczkolwiek ta liczba może jeszcze się delikatnie zmienić. W sensie trochę mogę z paru tytułów zrezygnować, albo mogę też kilka dopisać ewentualnie, ale. Ale co, co będzie po tych 20 około grach? Pewnie zapytacie, bo o tym też warto wspomnieć. Jak, jak generalnie widzę przyszłość tego kanału? Otóż powiem Wam szczerze, że tego kanału nie widzę <grym> za jakiś czas. No, nie mówię, że, że to będzie czas jakby dosyć bliski, tak? Bo no, myślałem trochę o tym najgorszym scenariuszu, czyli o zamknięciu kanału. Ale jeszcze póki co na to się nie zdecyduję. Ale zaznaczam już z góry, że ten moment w końcu nastąpi, prędzej czy później. Nie będę tutaj owijał w bawełnę. Co się generalnie stało? Że, że takie myśli generalnie mam, żeby... Bo ja tutaj mówię o jakimś zamknięciu kanału, prawda, o zakończeniu działalności. Tak, no jak być może wiecie, od lat borykam się ze znikomą oglądalnością. Czasami mnie to tak smuciło, czasami nie, ale jednak powiem Wam zupełnie szczerze, że jak widzę, widzę statystyki swoje, to aż no, nie napawa mnie to żadnym optymizmem. Tak samo też moja liczba subskrybentów nie, niezbyt wzrasta ostatnio. Ostatnio jakoś stanęło na 715 subskrybentach, więc to też mnie nie napawa optymizmem. Liczyłem, że tutaj ta oglądalność się poprawi. No niestety moje nadzieje wciąż są złudne. I ogólnie w związku z tym wszystkim założyłem sobie pewien plan. Jak będę działał na tym kanale przez jakiś czas? Tak, bo założyłem sobie pewien czas, no nie zdradzę Wam dokładnie, jaki to czas, w którym nagram wszystko to, co chodzi mi teraz po głowie, a mam na głowie 20 około serii z różnych gier, różne gatunki, mniej więcej ten sam okres. Aczkolwiek są na mojej liście dwie gry, jakby nowe. Tak bo jedna jest z 2019, a druga dopiero będzie miała premierę w styczniu 2024. No i mam nadzieję, że te dwie gry nowe zdobędą troszkę więcej wyświetleń, a może też więcej wyświetleń zdobędą niektóre inne moje gry, które nagram. No, mam nadzieję, że, że, że tak się stanie. I tak się nawet zacząłem zastanawiać, jak teraz sobie patrzę na swoją listę planowanych tytułów, co by mogło was zainteresować, ale tak autentycznie zainteresować. I, i czy jest szansa na to, że że te gry na moim kanale mogłyby się w jakiś sposób tam przebić. No, w sensie, no, wiecie, większą oglądalność zdobędą. Być może jest kilka takich gierek, bo akurat, jak powiedziałem, te tytuły są dosyć zróżnicowane. Są zarówno te mniej popularne, o których mało kto słyszał, ale są też gry o wiele bardziej popularne, no i może te bardziej popularne. Mogłyby odnieść jakiś większy sukces, jeśli chodzi o oglądalność. Co tutaj mógłbym wymienić? Mam trzy, trzy części Trackmani jeszcze do nagrania. Być może to Was zainteresuje, bo też widzę, że ogólnie filmiki z Trackmani cieszą się nawet nie taką najgorszą widownią. No i może akurat serię z Trackmani, jakie jeszcze nagram trzy serie, może tutaj by coś podziałały, bo na przykład mam tutaj trakmanie United z 2006 sobie zapisałem, czyli ostatnia jakby klasyczna trackmania, boż. Już... Wszelkie inne trackmanie, te najstarsze to już, to już mam nagrane, czyli co tam było, Original, Sunrise z dwiema palmami, tak, pamiętam, I jeszcze Nations ESWC, no i jeszcze dojdzie United z 2006 roku. No i to by było już wszystko, jeśli chodzi o te pierwsze trackmanie, mógłbym nagrać jeszcze ewentualnie United Forever, jakby... Jako odświeżoną serię, ale nie wiem czy to ma jakiś sens, mimo że w tej mojej serii, którą nagrałem lata temu, no tak naprawdę nie przeszedłem tej gry do końca, bo nie zdobyłem wszystkich medali. Ale nie wiem, tak, tak czy siak musiałbym to sobie, no musiałbym się nad tym głębiej zastanowić. I jakie jeszcze Trackmanie zostały? No te nowsze, te nowsze czyni. Trackmania... Turbo z 2016 roku z 200 wyścigami i trackmania 2 z 4 środowiskami, każde środowisko po 65 tras bodajże. Tak, 65 razy 4. No i jeszcze w kanionach są platformy, dokładnie chyba 23 trasy, czyli w sumie jeśli dobrze policzę, 283 trasy. Do nagrania w całej Trackmanii 2, więc ogólnie te serie z nowych Trackmanii byłyby naprawdę potężne. No i, no i tutaj mogłoby się już trochę dziać, wydarzyć, ale kiedy będę nagrywał te serie, nie wiem tego. Myślę, że najwcześniej w przyszłym roku, bo jednak do tych potężniejszych serii jakoś. Myślę, że później dopiero podejdę. Na razie skupię się jakby na krótszych grach, ale jednak najbardziej chciałbym się skupić na tych grach, które mogłyby jakiś, właśnie, sukces odnieść. Więc tutaj też dopuszczam jakby możliwość nagrania serii w dowolnej kolejności. Czyli na przykład równie dobrze mógłbym już przysiąść do Trekmani Turbo na przykład, ale jednak. No już uznałem, że na 90% będzie twierdza, no to od tego od tej gry zacznę. A też od tej gierki zacznę, bo przymierzam się też w przyszłości do nagrania twierdzy Krzyżowiec, czyli mojej ulubionej części z twierdzy. No i myślę, że twierdza Krzyżowiec też byłaby mo mogłaby być fajną serią. Bo też to byłby bardzo rozbudowany projekt. Jeden z najdłuższych, bo mamy tam do przejścia 100 misji w sumie. Tak, cztery kampanie historyczne, po pięć misji każda. I jeszcze szlak krzyżowca składający się z dwóch części. Pierwsza część 50 misji, druga bodajże 30. Czyli w sumie 100 misji do przejścia. Więc naprawdę ta seria mogłaby być też bardzo potężna. Więc ogólnie, jak już powiedziałem, 20, 20 gier mniej więcej e, mam jeszcze do nagrania, które no, nagram, myślę, prędzej czy później, już nawet niezależnie od tego, ile osób będzie mnie oglądać. Czy 50, czy 5, a może nikt. Oczywiście, jak będzie mnie oglądać 50 osób, no to bardzo się ucieszę. Będzie mi niezmiernie miło. No ale wiem też dobrze, że no, nie ma tak wcale różowo. No i muszę się liczyć z tym, że no, nikt za bardzo się moimi seriami nie, nie zainteresuje. No, może jednak tak źle nie będzie, no zobaczymy w przyszłości. No, jak już mój kanał będzie liczyć wtedy w sumie tak z około 60 serii, może będzie 60 kilka. Łącznie, ale dalej gry do nagrania się skończą. Nie będzie już z czego nagrywać. A nawet jeżeli jakąś gierkę znajdę, z której serię nagrać mógłbym, no to nie będę temu się poświęcać. Dlaczego? No bo z racji oglądalności, która mnie niestety nie satysfakcjonuje. Oczywiście byłem świadom tego, że no, mój kanał tak naprawdę nigdy nie odniesie większego sukcesu. Trudno. Ale no żeby... Akurat było aż tak źle, no to hmm, to już jest naprawdę już takie no, smutne. I dlatego też uznałem, że no, nie będę na siłę jakby tego kanału ciągnąć. Założyłem sobie pewien czas. E, nie zdradzę wam dokładnie jaki czas. W którym nagram wszystko to, co, co mi chodzi po głowie, właśnie. E, no i już po prostu zmyknę sobie, pójdę. I, I tyle po mnie. No ale jeszcze, jeszcze do tego momentu, do tego dnia przejdziemy. No póki co, póki co e, jeszcze na tym kanale jestem, także, także jeszcze, się, jeszcze się pobawimy na pewno. No no i tym właśnie akcentem przejdziemy jeszcze do jednego tematu. E, mianowicie przejdziemy do wyzwań widzów. O! Czyli do takiego formatu, który polubiliście. E, no, miło mi, ale tutaj też poruszę pewien kłopot, bo od jakiegoś czasu, i to od dłuższego już czasu, borykam się jakby ze znikomą liczbą zgłoszeń do tego programu. No i oczywiście tego też byłem świadom, że, że no, zainteresowanie będzie, ale nie aż tak wielkie. Ale jednak tych zgłoszeń jest troszeczkę za mało, żebym mógł ten program ciągnąć. Do nie wiem, powiedzmy 100 odcinków, no na pewno tyle nie, nie, nie dam rady wyprodukować. I tutaj też sobie założyłem pewien plan, żeby dociągnąć do 50 odcinków wyzwań widzów, przynajmniej jeśli chodzi o ten obecny, jakby sezon, nazwijmy to, no tak, sezon, tak, bo były też jakby wcześniejsze wyzwania widzów, które nagrywałem w latach 15-16. To są takie stare wyzwania widzów. Jeszcze bez losowania i tak dalej. No, ale mówimy o tym obecnym sezonie, który zawiera już 43 odcinki. I w planach jest 44 odcinek, który będę nagrywał w przyszłym tygodniu, bodajże. Więc po tym 44 odcinku zostanie już do 50 odcinków już 6. No i myślę, że te 6 odcinków jeszcze. Dałbym radę, że jeszcze, no, wierzę w was, że, że zdołacie jeszcze tyle zgłoszeń nadesłać, żeby te sześć odcinków jeszcze powstało, ale więcej już, już nie dam rady, tak. A też nie chcę ogólnie nikogo jakby specjalnie prosić o, o traski dla mnie, bo no, troszeczkę głupio się z tym czuję, tak prosząc kogoś. Ja nie chcę ani was zmuszać do udziału, ani nic z tych rzeczy, po prostu chcę, żebyście zgłaszali się, bo chcecie, tak, a nie że ja was proszę. No nie chcę, nie chcę w ten sposób, żebyście brali udział w moim formacie. Dlatego spróbuję do 50 odcinków dobić i co będzie dalej? O, tutaj też ważne pytanie, co będzie dalej? No prawdopodobnie tutaj mój program się skończy, a przynajmniej ten obecny sezon, bo być może będzie kolejna jakby seria programu. Ale z diametralnymi zmianami, tak. Przede wszystkim e, skoczę do nowej Trackmanii. Najprawdopodobniej będzie to Trackmania 2020, aczkolwiek jeszcze w tę grę w ogóle nie grałem. Muszę ją poznać, zobaczyć, jak ta Trackmania wygląda. A dlaczego Trackmania 2020? Bo z tego, co się orientuję, gra w nią najwięcej osób najwięcej ludzi obecnie. A jeśli gra najwięcej osób, no to też jest. No, myślę, większa szansa, że ktoś mój program odkryje no i zechce wziąć w nim udział. Na co mam nadzieję. No, nie ukrywajmy, że w Trackmania United Forever już zbyt dużo osób nie gra. Że jednak ta gra już troszeczkę zrobiła się martwa. Tak, tak myślę. Dlatego przeskakujemy do nowej Trekmani, w najlepszym przypadku oczywiście. I być może tam będzie. Yy, w tej Trackmanie 2020 kolejna seria. Być może od przyszłego roku, najwcześniej tak, bo generalnie chciałbym do 50 odcinków tej obecnej serii dobić jeszcze do końca tego roku. No i mam nadzieję, że, że to mi się uda, że mi w tym pomożecie. Także cóż, tak właśnie wygląda sytuacja moja obecna. Dziękuję każdemu, kto jeszcze ze mną jest, tak, bo to dla mnie naprawdę ważne. Każdy, każdy widz, który jest ze mną dłużej i który mnie ogląda nadal. Wiem, że no nie było zbyt optymistycznie, no ale no chciałem po prostu być z wami szczery, jak najbardziej. No i co, wydaje mi się, że to wszystko co chciałem wam przekazać. No i do zobaczenia w mojej nowej serii a być a i też w innych moich produkcjach. No to trzymajcie się i na razie.